Szanowny Boże, witajcie w kolejnym dniu rozmów przed Bożym Narodzeniem. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o jednej z najpiękniejszych Ewangelii, fragmentów Ewangelii, która znajduje się w Ewangelii według świętego Łukasza. Dzisiaj będziemy rozmawiać o hymnie Magnificat, o pięknym hymnie uwielbienia, który Maryja wyśpiewała Panu Bogu, ale także nam. Dlatego, moi drodzy, dzisiaj chciałbym, żebyśmy o tym porozmawiali, bo to piękny fragment Ewangelii. No i chciałbym, żebyście powiedzieli jakieś swoje odczucia odnośnie tego fragmentu, w czym ten fragment was pociąga, ta postawa Maryi. Bo zobaczmy też kontekst całego tego słowa. Maryja przychodzi do Elżbiety, dowiadując się od anioła Gabriela, że jej krewna jest w ciąży. To taki bardzo piękny dowód też miłości takiej, szczególnie może teraz w czasie koronawirusa, kiedy rzadziej siebie odwiedzamy, to dostrzegamy tutaj tą miłość taką też rodzinną, że Maryja odwiedza swoją krewną, która znajduje się w stanie błogosławionym. I ten fragment jest o tyle też wyjątkowy, że Maryja już tam idzie, mając w sobie Syna Bożego. Już jest w ciąży, oczekuje na narodzenie Chrystusa i sama idzie odwiedzić swoją krewną znajdującą się w ciąży. I ten fragment też pokazuje, no tak mi się przynajmniej wydaje, takie wielkie zaufanie też Panu Bogu, a z drugiej strony idzie i służy. I chce też służyć drugiemu człowiekowi, w tym przypadku Elżbiecie. I co ten fragment też daje? Co ten fragment może pokazuje, tak by można byłoby to lepiej powiedzieć, pokazuje wielkie oddanie, że Maryja idzie i chce służyć. Chce poświęcić swój czas, chce poświęcić swoje siły. Sama przecież oczekuje dziecka, za 9 miesięcy stanie się matką, urodzi, ale już wie, że sama jest matką, że nosi pod swoim sercem dziecko, mimo że jakby ten czas się dopiero rozpoczyna. I Maryja przychodzi do Elżbiety, zaczyna rozmawiać i następuje coś, co jest moim zdaniem nieprawdopodobne. Ja jestem ciekawy waszego zdania na ten temat, bo Maryja przychodzi, porusza się dzieciątko w łonie Elżbiety i nie wiadomo, skąd Maryja zaczyna mówić hymn. Wspaniały hymn uwielbienia. Wielbi dusza moja Pana. Ja jestem ciekaw, jakie wy macie do tego. Co wy sądzicie o tym fragmencie? Jak dla mnie to po pierwsze, co mnie uderza w tym fragmencie, jedno zdanie, które tam jest wypowiadane przez Maryję, że ona jest świadoma tej swojej misji. Tego, że została wybrana przez Pana Boga do tego, żeby po prostu urodzić Syna Bożego. Że odtąd błogosławić będą ją wszystkie pokolenia. Po wszystkie czasy będą ją błogosławić wszyscy Izraelici. Wszyscy, którzy będą wierzyli w Syna Bożego. To jest dla mnie niesamowite, że ona, to jest ogromna tajemnica dla niej. Ona odkrywa to, że jest wybrana, a jednak w całym Magnifikacie, w całym tym hymnie dziękczynnym jest tylko jedno zdanie. Gdzie w dzisiejszych czasach na przykład, ja już odnosząc tak do siebie trochę, w dzisiejszych czasach raczej nastawienie, że to właśnie na mnie, że nasz Magnifikat wyglądałby, że było 20 zdań o nas i jedno zdanie może o Bogu. I to jest dla mnie niesamowite, że tutaj tak naprawdę ta pokora Maryi pokazuje się. Gdzieś widzimy to, że jest jedno zdanie o tym, że jest świadoma swojego wyboru, ale to dzięki Panu Bogu to wszystko jakoś jest, jakoś się dzieje, po prostu cała misja. Zobaczcie, też ten fragment bardzo ciekawie się rozpoczyna, bo rozpoczyna się od słów wielbi dusza moja Pana. Nie? To, co Michał powiedział, że rzeczywiście nasz Magnifikat rozpoczynałby się może od słów wielbi dusza moje czyny.
wielbi moja dusza, moje postępowanie, które jest przecież tak szlachetne i wspaniałe. A Maryja stawia inny akcent. Pokazuje na Pana Boga. I to też jest w charyzmacie naszej diakonii. Idź do drugiego człowieka i mówić mu nie o sobie, tylko o Panu Bogu. Ja w ogóle też tak, na mnie to uderzyło, że Maryja poszła mając już sobie Syna Bożego. I tak jak no nieraz słyszę od znajomych, od różnych ludzi, że no super jest nieść radość, uśmiech innym ludziom, ale no też z drugiej strony nie mając w sobie takiego też osobistego spotkania z Panem Bogiem, z Chrystusem, nie jesteśmy zdolni sami z siebie takiej autentycznej radości zanieść ludziom. Więc potrzeba jest też takiego osobistego oddania się temu, żeby też powiedzieć właśnie później z pokorą, że to nie ja zrobiłem, tylko że no mimo wszystko to Pan Bóg mnie uzdolnił do czegoś takiego, żeby nieść dobro, żeby właśnie nie zakopywać tego, tylko puścić w obieg i żeby poszło to dalej, między innymi ludźmi. Także mimo wszystko też taki osobisty akt, że nie ja, tylko ja, okej, to doświadczyłam swojego spotkania z Panem Bogiem, pragnę o tym opowiedzieć, ale w pryzmacie tego, że to Pan Bóg pierwszy do mnie wyszedł z inicjatywą. Tak, to jest w ogóle niesamowite, że Maryja doświadczając Bożej obecności musi się tym z kimś podzielić. Maryja tego nie zatrzymuje dla siebie. Idzie i pokazuje Ewangelię, prawdziwą Ewangelię, Ewangelię czyli Jezusa Chrystusa, dobrą nowinę o tym, że i do niej przyszedł Bóg. I jakby to jest samo znaczenie słowa Ewangelia, dobra nowina. No szczególnie dobra nowina to w tym kontekście też macierzyństwa. Przecież też mówimy o tym, nie? Że jak usłyszymy, że mam dla ciebie dobrą nowinę, moja znajoma jest w ciąży, moja mama oczekuje na dziecko, będę miał rodzeństwo. Nie? W tym sensie, że dobra nowina to też podzielenie się radością z narodzin Boga. I nie tyle, no przecież my teraz przygotowujemy się też do obchodów Narodzenia Pańskiego, ale w tej perspektywie maryjnej, że Bóg narodzi się w naszym sercu, no tylko czy tego chcemy. I jakby to jest też nasze zadanie, żeby to rozbudzać w sobie też no, przez charyzmat diakonii misyjnej, misji, czyli mówienia o Panu Bogu, nie zatrzymywania na sobie. Nawiązując właśnie do tego, co ksiądz powiedział, to jakby spójrzmy na całokształt tego tekstu, że jest to takie zupełnie niezwykłe, że Maryja, która jest właśnie, tak jak Michał powiedział, pokorna, taka cicha, tutaj wypowiada się niczym mówca, a przez nią przemawia tak naprawdę Duch Święty, tak? Który w jej usta wsadza takie słowa, których po prostu zwyczajnie człowiek, nie wiem, czy potrafiłby powiedzieć. No tak, to jest też niesamowite. Ja chciałbym, żebyście też spojrzeli na to słowo w takiej perspektywie, żebyśmy my spojrzeli na to słowo z takiej perspektywy, też takiej bardzo indywidualnej, bardzo takiej osobistej, że doświadczenie obecności Pana Boga z jednej strony kieruje nas ku Niemu, czyli odkrywamy Jego, ale z drugiej strony kieruje nas też ku drugiemu człowiekowi, ale też, co ważne, ku prawdziwej wersji siebie. Że tak naprawdę dzięki temu Słowu Pana Boga, który się rodzi, odkrywamy siebie, jacy my jesteśmy. Nie? I to jest też szansa, żeby przez ten pryzmat świąt doświadczyć tego, jacy my tak naprawdę jesteśmy. Nie? Na ile potrafimy to przyjąć, to Boże Słowo. Nawiązując do tego w ogóle, to Maryja tutaj nam pokazuje, że tą prawdziwą wersję siebie nie tylko odnajdujemy przez Boga, który jakoś się rodzi, ale też przez to, że Maryja idzie służyć, że przez służbę, pomimo tego, że może w dzisiejszych czasach jest koronawirus, COVID, że nie możemy się spotykać, to jednak warto, ja zawsze się zastanawiam, jak mogę dzisiaj służyć innym, nawet może przez uśmiech, przez rozmowę. Ja często zastanawiam się na przykład, które relacje jakieś moje, czy rodzinne, czy nawet takie przyjacielskie, mogę w jakiś sposób po prostu rozwijać w czasie takim, jaki aktualnie mamy. Żeby pójść i
może nie zaniedbywać tych relacji, bo może właśnie w tej chwili ten człowiek potrzebuje mnie konkretnie, nie potrzebuje może porozmawiać sam ze sobą, tylko właśnie porozmawiać z kimś, do którego miał relację i powiedzieć, i może wtedy sobie człowiek jakoś umysłowi, że ej, temu człowiekowi na mnie zależy, że pomimo tej sytuacji ja jednak chcę jakoś, ktoś chce ze mną porozmawiać, ktoś mówi mi, że jestem dla niego ważny. To jest niesamowite, że przez służbę my potrafimy właśnie odkryć tą lepszą wersję siebie, tą prawdziwą. W ogóle, kurczę, to jest niesamowite, ja tak się zastanawiam, no bo mamy obraz kobiety, kobieta uwielbia analizować, co nie? I też tutaj mamy przykład tego, że gdzieś no, dostajemy różne gdzieś tam głosy wewnętrzne, żeby zrobić coś, żeby zaangażować się w coś, prawda? Żeby właśnie pójść do kogoś, pomóc mu, ale nie, zaraz są kalkulacje w głowie. Na ile mi się to opłaca, na ile nie. Jakie są trudności, problemy z tym związane i już po prostu wbijanie sobie różnych tam szpileczek, że nie podołam. A to tak jak w górach, no Maryja pokazuje to, że idzie się, no ale dobra, można myśleć, że kurczę, ryzyko jest takie, że mogę nie podołać, mogę się zmęczyć, gdzieś też samotność może odegra jakąś tam rolę i mnie jeszcze bardziej przygniecie, no ale patrzy się na ten szczyt, prawda? Więc to też pokazuje wartość tego, że no, od Pana Boga dostajemy różne zadania, tak? Zadania, może nawet to źle brzmi, ale po prostu różne szanse, żeby coś zrobić, żeby zadziałać. I zamiast analizować, to też właśnie wyobraźmy sobie takie góry i ten szczyt, tak jak Maryja, że mimo tego, że tak naprawdę gdzieś na pewno w jej głowie plątały się myśli, co ją czeka tak naprawdę, to ostatecznie przecież no, jest obietnica i też ją będą błogosławić za to, co się dzieje, ale robi się, jakby mówi to w zupełnej pokorze. No i co jeszcze a propos tego, że co mówiliście a propos spotkania, że no teraz to jest coś takiego, żeby skupić się na sobie, nie myśleć o drugim człowieku, tylko rozwijać siebie, jakby też kalkulacja czasu, że na ile będę mogła poświęcić czas komuś, żeby też nie stracić czasu dla siebie, tego wolnego. A tutaj Maryja pokazuje olbrzymią wartość relacji, że no trzeba wyjść, że to nas ubogaca, że dzięki temu też możemy po prostu z siebie pewne emocje wyrzucić i też dzięki temu po prostu dobro, jak to już wcześniej powiedziałam, idzie, a nie po prostu się zatrzymuje. A Pan Bóg tego właśnie chyba od nas oczekuje. Właśnie chyba trzeba sobie zadać pytanie, jakie relacje są dla mnie najważniejsze? Nie? I może tak ustrukturyzować sobie i ten czas aktualny powie nam, które relacje tak jakby są te, które chcemy walczyć, te, które chcemy zabiegać. Nie? I właśnie na tym może się skupić. Na tych relacjach, które są dla mnie wartościowe, które mi dają, a niektóre mnie jakoś może demoralizują, czy jakoś po prostu ściągają w dół. Nie? I to jest takie pytanie na dzisiaj. Jakie te relacje są dla mnie najważniejsze? Myślę, że trzeba się trzymać blisko Boga i wtedy będzie jakoś po prostu łatwiej. I czasami nie zrażać się właśnie ludźmi, których spotykamy na swojej drodze i którzy są jacyś tacy inni i nie widać po prostu po nich żadnej zmiany, że się zmienią w ogóle pod naszym wpływem, bo niesiemy Pana Boga, tak? I często ja sobie myślę, jak spotykam takich ludzi w moim życiu, że może ja ich nie zmienię, tak, jako człowiek. Ja w Panu Bogu, działając przez Niego, mogę zmienić tego człowieka, spróbować przynajmniej, chociaż trochę, ale w taki sposób, żeby mu dać taką iskierkę, która w nim potem, po wielu latach może pod koniec życia, zaiskrzy i on się nawróci. I to jest właśnie piękne, bo często się słyszy o takich historiach, że ludzie
na łożu śmierci, czekają na Pana Boga, czekają właśnie na księdza, który przyjdzie do nich z Najświętszym Sakramentem. I właśnie to jest bardzo aktualne teraz, w tych czasach pandemii. Jednym słowem, trzeba robić swoje, nie wypełniać swoje powołanie ze Chrztu Świętego, który nas włącza we wspólnotę Kościoła, no i wtedy otrzymujemy charyzmat misyjny też, żeby głosić swoim życiem Jezusa, żeby mu pokazywać, ale też żeby świadczyć o tym, to co wypowiedzieliście, no to jakby to jest podsumowanie, piękne wypełnienie tego hymnu Magnificat, przełożenie go na życie, na treść, na to, co ma się dziać, co ma być. I jakby zobaczcie, że jest też ważne w tym słowie Maryi, w tym fragmencie w ogóle po hymnie, też jest taki szczególny moment, że ta Maryja została u Elżbiety na 3 miesiące. Szybko można kalkulując, wracamy do sceny zwiastowania, anioł mówi, że Elżbieta jest w 6 miesiącu ciąży, Maryja zostaje 3. I po tym słowie, gdzie Maryja została u Elżbiety przez 3 miesiące, kolejny werset opowiada o scenie narodzenia Jana Chrzciciela. Dla mnie to takie... Ja nigdy wcześniej na to nie zwróciłem uwagi. A to jest szczegół, ale jak wiadomo w Piśmie Świętym, te szczegóły są najciekawsze i pokazują cały sens też tego słowa. Gdzie, tak mi się przynajmniej wydaje, to widzę w tej perspektywie, że Maryja przychodzi do Elżbiety, jest jej, pomaga, daje jej Boże Słowo i gdy ma się narodzić jej dziecko, odchodzi. Gdy ma się narodzić Jan Chrzciciel, ten, który poprzedza Jezusa, ten, który jest nazwany Eliaszem, odchodzi. Zostawia, jakby pielęgnuje Elżbietę, troszczy się, żeby Elżbieta wydała owoc też swojego życia, jedynego syna, i odchodzi. Jakby nie skupia w tym na sobie, bo to już 3 miesiąc, to już byłoby delikatnie widać, trzeba by się zacząć troszczyć o Maryję, jakoś zwrócić jej większą uwagę. Ona po prostu odchodzi. Wraca do swojego domu, do swojego męża, poświęca się też takiej trosce też na pewno o siebie. I to też chyba chodzi o to w tych świętach, żeby nie skupić się na sobie, tu już o tym powiedzieliśmy, ale rzeczywiście przyjść do drugiego człowieka, dać mu Chrystusa i pozwolić też odejść, żeby nie skupić na sobie, żeby nie zacząć sobie przypisywać jakichś wielkich zasług, że to za moją przyczyną, prawda, odkryłeś Chrystusa i teraz bądź mi wdzięczny na całe życie. No nie, no nie o to chodzi. Jakby ten przykład Maryi, ja go tak widzę, stawia ten akcent zupełnie inaczej. Przyjdź, powiedz, pokaż miłość Pana Boga, wyśpiewaj hymn swoim życiem, Magnificat, który prowadzi do Boga, który jest miłością, który jest miłosierdziem, i odejdź. I to może ważne też szczególnie w tej perspektywie tego, co się dzieje dzisiaj w naszym kraju. Że mimo wszystko trzeba mówić ludziom o Bogu. Czy oni Go przyjmą, czy nie, to jest już ich rzecz. My musimy nie ustawać w modlitwie i nie ustawać w mówieniu. Być misjonarzami cały czas. Zobaczcie, musimy potrafić, tak jak Maryja, w codzienności świadczyć sobą samym, być takimi misjonarzami tutaj, między nami, tak? Magda miała możliwość wyjechania do Afryki na misję. My nie mieliśmy takiej możliwości. Nie wykluczamy takiej możliwości w przyszłości. Natomiast tu i teraz, tak? Jak tu i teraz, w tej sytuacji, w jakiej jest, świadczyć o Panu Bogu? Mając świadomość, że będziemy mocno szkalowani, że będziemy wytykani palcami na ulicach, że będziemy kopani, bici i tak dalej, będziemy stawiani w najgorszych sytuacjach i poniżani. I Pan Jezus o tym mówi. I zauważyłam w ostatnim czasie Ewangelię na dzień. Ja w taki sposób sobie jakby rozmawiam z Panem Bogiem, że czytam Ewangelię i próbuję rozumieć, co mówi do mnie w każdym dniu. I zauważyłam taką analogię, że każde słowo w jakimś stopniu pasuje do tego, co się dzieje w moim sercu,
albo do tego, co się dzieje na świecie czy w kraju. I zobaczmy tutaj właśnie, jak u nas, w naszych sercach, możemy świadczyć o Panu Bogu podczas doświadczania tak wielu trudności. Maryja też miała swoją trudność, tak? Ale mimo tego, no, wiedziała o tym, że jest, jak to było napisane, jest służebnicą, tak? Że nie jest kimś pysznym, nie jest kimś wszechmogącym, bo Pan Jezus, Pan Bóg taki jest. Więc jak my możemy tutaj w takiej sytuacji, a nie innej, świadczyć? Myślę, że dobrym pytaniem jest, odnosząc mi się w ogóle do tematu świadczenia, jakie jest moje serce, co nie? Jak ja w ogóle przygotowuję się do tego świadczenia, bo Maryja daje nam przepis na to, co nie? Ona wyśpiewuje swój magnifikat i ma Jezusa. Nie? Brzmi to trochę fizycznie też, bo fizycznie ma Jezusa, ale właśnie, żeby iść do drugiego, trzeba po prostu mieć Jezusa, a co za tym idzie, korzystać z tego, co On daje. Tutaj właśnie Olga powiedziałaś, że bardzo dużo znaczenie ma Słowo Boże, tak? I to nam jakby rozjaśnia to, co się wokół nas dzieje, ale myślę, że takim konkretnym znakiem są sakramenty. Czy to sakrament pokuty i pojednania, czy to sakrament Eucharystii, przyjmowanie Chrystusa. Bo jeśli przyjmujemy Chrystusa, to stajemy się tak jak Chrystus, na Jego wzór. I wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach też sobie trzeba postawić pytanie, czy nie zaniedbuję tych sakramentów. Czy pomimo warunków, które aktualnie panują, czy regularnie przystępuję do spowiedzi. Czy na przykład nie jest tak, że mam okres 2 tygodni, miesiąca bez spowiedzi i żyję w grzechu ciężkim. Bo bez tego, bez łaski uświęcającej, bez bycia przy Chrystusie, przyjmowania Go, no nie mamy co dać. Nie? To tak jakby animator, tak jak zawsze się mówi w oazie, że animator bez Jezusa nie ma co dać drugiemu. Nie ma co dać uczestnikom. Tylko, że no wiecie, to tak wszystko pięknie brzmi, jak mówimy o służbie, o dawaniu, tak? I tak jak powiedzieliśmy o tym przepisie, który nam Maryja daje. Tylko zobaczmy, że Maryja tutaj mówi o tym, w jaki sposób zaczynać kontakt z drugim człowiekiem. Mówiliśmy wcześniej, że nam ciężko zmienić kogoś. Ciężko jakby nastawić kogokolwiek na to, żeby poznał Pana Boga. Żeby chociaż spróbował. A bez żadnej takiej nagonki, od razu takiego nastawienia, nie, nie, nie. Mówi, pozostała w domu, czyli w takim najbliższym środowisku dla kogoś. W codzienności tej osoby. Więc to też jest dla nas taki znak, że jeżeli idziemy do kogoś od razu z takim nastawieniem, żeby kogoś zbawić, a najlepiej to zbawić cały świat, to są marne szanse, żeby to zrobić. Trzeba po prostu wyjść do codzienności tego człowieka, też z takim zaakceptowaniem go takim, jakim jest. Bo Pan Bóg ujmuje się za wszystkimi. Tutaj też jest wspaniały fragment o tym, który mówi o równości wobec Boga. Że sprawiedliwością u Boga jest to, że nikt nie jest wywyższony ani uniżony, tylko kto po ludzku jest uniżony, to staje się od razu jakby w oczach Boga kimś, jakby to powiedzieć. Po prostu jest piękny na miarę swojego dzieciństwa Bożego. Że każdy z nas jest dzieckiem Bożym. I ktoś może po ludzku właśnie zyskuje o wiele więcej, tak, w oczach ludzi, w oczach świata, ale w oczach Pana Boga wszyscy jesteśmy piękni tym samym pięknem. I to też jakby to, co powiedziałam, że no, musimy wyjść do tego, żeby po prostu wejść w świat tego drugiego człowieka, co to też jakby w aspekcie misji, no to nam dużo mówi. Że nie od razu po prostu swój świat przykładać na świat tego człowieka, tylko naprawdę obiektywnie spojrzeć i poznawać to wszystko, a dopiero potem gdzieś wcielać w jego życie Pana Boga. Także ten przepis to też jakby świadczy o tym, by
by trochę, zamiast też tak piękniej mówić, piękniej się nastawiać, to wylądować i powoli, powoli wejść po prostu w ten klimat. Czasami wydaje się, że to co najtrudniejsze, to twardo stąpać po ziemi. Lepiej szukać jakichś idealnych rozwiązań, które nie mają wiele związku z rzeczywistością. A Maryja właśnie jest kobietą, która bardzo twardo stąpała po ziemi. Która poszła do Elżbiety, dała Chrystusa, ale też potrafiła odejść, iść, zająć się też sobą, zatroszczyć się też o siebie, bo to też jest ważne, żeby umieć zatroszczyć się nie tylko o drugiego człowieka, o jego szczęście, o jego zbawienie, o to, ale żeby samemu też mieć z czego dać, żeby samemu mieć serce napełnione. To jest taka bardzo piękna analogia do Słowa Bożego, że ten dzban musi być napełniony, żeby można było z niego komuś dać. Tak jak te stągwie kamienne w scenie Skany Galilejskiej. No one musiały być pełne, inaczej by się cud nie dokonał. I to jest chyba ten przepis. I tu się chyba ze mną zgodzicie, żeby być pełnym Bogiem. No i się starać, bo to jest jakby zadanie na całe życie. Tego się nie da w ciągu jednej minuty czy jednej sekundy naprawić. Moi drodzy, bardzo wam dziękujemy za dzisiejsze uczestnictwo w rozmowach przed Bożym Narodzeniem. Bardzo chcemy, żebyście spojrzeli na ten czas i go przeżyli dobrze. Dajemy wam pewien przepis. Wśród tych różnych przepisów, pierników i keksów, może wykorzystajcie i ten przepis na dobre życie z Panem Bogiem. W dzisiejszych rozmowach brali udział animatorka Martyna Sowa, animator Michał Ziętarski i animatorka Olga Sochaczewska i ja, ksiądz Paweł Łęcki, wszyscy z Diakonii Misyjnej. Serdecznie was pozdrawiamy. Życzymy wam dobrego przygotowania do świąt. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.